Cofnijmy się aż do mechaniki. Tam zdefiniowaliśmy moc urządzenia. A więc moc P jest to stosunek wykonanej przez urządzenie pracy do czasu, w którym ona została wykonana. Pracę zdefiniowaliśmy jako iloczyn siły i przemieszczenia. Zwróć uwagę na to, że w równaniu tym występuje stosunek przebywanej drogi do czasu. Jest to nic innego, tylko prędkość. Z drugiej strony jest powiedziane, że sprawność silnika elektrowozu jest 90%. Czyli 90% mocy jest wykorzystywanej do utrzymania stałej prędkości elektrowozu, czyli na pokonanie sił oporów. Piszemy więc eta razy U razy I. U razy I to moc silnika elektrycznego. Stąd wyznaczamy poszukiwane natężenie prądu.